Ostatnio opowiedziałem Wam trochę o błędzie wybierania wisienki, czyli o tym, jak można, podając prawdziwe dane, sugerować fałszywe twierdzenie lub próbować uzasadnić fałszywy wniosek. Dzisiaj chciałem Wam pokazać przede wszystkim trochę bardziej zniuansowane przykłady. Już nie Tusk i Trump, a Biden i Albanese. Już nie TVN i TVP, a The Guardian albo Reuters. Ale również chciałem Wam pokazać, w jaki sposób można się na takie wybieranie wisienek uodpornić, na co trzeba uważać, kiedy gdzieś w argumentacji pojawiają się dane, na co trzeba być wyczulonym, żeby nie wpaść właśnie w cherry picking fallacy. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego materiału i nie chce Wam się spojrzeć na to, co tam było, no to krótka grafika przypominająca, o co chodzi. Są trzy żaby, jedna z nich sprawdza temperaturę i mówi, że chyba ktoś je wsadził do garnka i się gotują. Po czym druga odpowiada, że wiesz co, no dziwne, ale u mnie wszystko jest w porządku. Wiecie, jak informatycy, którzy zawsze odpowiadają, dziwne, u mnie działa. No i co? Ja trzecia oczywiście tam jeszcze mówi, że ten ktoś jest alarmistą. Schemat błędu jest ten sam. To znaczy jest jakaś jedna dana. W tym wypadku jednej żabie wcale nie jest gorąco. Jest tak samo chłodno jak było. Po czym wyciąga wniosek, że w całym garnku woda chyba wcale nie musi się podnosić. No to zobaczcie pierwszy przykład, tym razem z podwórka amerykańskiej polityki. Mamy przed sobą wykres, który przedstawia bilans z branży żywieniowej i gastronomicznej z ostatniego roku rządów Trumpa i pierwszego roku rządów Bidena. Za Trumpa to było 543 biliony, czyli właściwie miliardy dolarów, a za Bidena 613 miliardów dolarów. Więc tam jest skok o 71 miliardów, a to stanowi dokładnie 13,3% kwoty z poprzedniego roku, co też stwierdzono na tym podpisie u góry tego diagramu, zaokrąglając szczodrze do 14%. No i teraz chodzi o to, że to Biden i jego administracja są dobrymi włodarzami, co pokazuje ten wykres szczególnie dla gastronomii, tak? Ale bądźcie krytyczni, moi drodzy. Co tu nie gra? No, po pierwsze, no, te słupki na wykresie sugerują, że ten stosunek to jest raczej 1 do 3, a nie 14%. Wykres obcięto o właściwie 3 czwarte wysokości. Te słupki powinny być raczej bardzo do siebie zbliżone, nie? Widzieliście w ostatnim materiale, że dla nas to wcale nic nowego. My, panie Biden, takie rzeczy dobrze znamy. Choćby jeszcze taki wykres też nam to dobrze pokazuje, że słupki to my akurat obcinać w Polsce umiemy. Nie znamy te numery, Brunel. No dobrze, ale jest jeszcze druga rzecz, na którą należy spojrzeć właśnie przy tym diagramie. To nie jest związane z cherry pickingiem, czy tam z wybieraniem wisienek, tylko z argumentami przyczynowymi. Pamiętacie taki materiał o argumentach przyczynowych? Tutaj mamy właśnie sugerowany związek przyczynowo-skutkowy. Trump było tak, jest Biden, jest tak. Więc, no właśnie, czy to jest post hoc ergo propter hoc? Czy po tym, że jedno było po drugim, wnioskujemy, że jedno było w wyniku drugiego? No właśnie, jakie krytyczne pytania trzeba zadać? No, trzeba by szukać innych przyczyn, nie? Czy może stało się w międzyczasie coś, co sprawiło, że ten gastronomia ma lepiej niż tylko to, że się zmienił prezydent. A może to tak naprawdę zasługa kilku lat rządów Trumpa, a nie to, że się zmienił prezydent i już. No, trzeba zadać kilka krytycznych pytań, bo mamy tutaj argument przyczynowy. Ale tyle o przyczynowości, wracamy do wisienek. Zobaczcie tutaj. Z lewej strony mamy nagłówki zachodnich gazet, które pisały coś o Ukrainie sprzed czasu ataku Rosji na Ukrainę. A z prawej strony mamy wybrane różne fragmenty tych samych gazet, które też piszą o Ukrainie. No i co? No właśnie. Wygląda na to, że te same gazety przed agresją Rosji na Ukrainę i po agresji na Ukrainę drastycznie zmieniły swoją narrację o Ukrainie, prawda?
To znaczy, z lewej strony mamy wspomnianych nazistów, korupcję, prezydenta komika, który rządzi autorytarnie, a z prawej strony te same gazety, nie? Czyli The Guardian mówi o walce o ideały wolnościowe. Reuters mówi o tym, że tutaj Ukraińcy walczą, są wojownikami o wolność, walczą dla sprawy, a nie jak neonaziści. CNN pokazuje, że Ukraina to jest dzisiejszy wzór demokracji, a The Washington Post stawia prezydenta Zełenskiego za wzór i za bohatera. No więc trzeba by zapytać... Co się stanęło? To znaczy, dlaczego najpierw mówili o Ukrainie tak, a teraz tak. Ale przepuśćmy to przez nasz krytyczny aparat. Znaczy, pomyślmy, jakie są możliwości nad tym, czy to na pewno znaczy, że takie duże wydawnictwa zmieniły nagle swoją narrację o Ukrainie? A może jest tak, że te wypowiedzi są po prostu powyrywane z kontekstów? Może to są po prostu różne cytaty? Może to, że mamy wspomnianych neonazistów z Ukrainy, to jest opis jakiegoś incydentu, jakiejś grupy chuliganów ukraińskich? Jak się temu przyjrzymy, to okaże się, że jest bardzo dużo możliwości, w których wcale sprzeczności nie ma, że nie ma żadnego drastycznego zwrotu. Nie? Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić nawet takie dane, których po prostu możemy szukać, które sprawią, że no właśnie ten sugerowana tutaj niespójność, bo zobaczcie, znowu tutaj są podane tylko dane. Nie ma wniosku. Wniosek jest sugerowany, że coś się nagle bardzo zmieniło w narracji zachodnich dzienników o Ukrainie. Tak? No w każdym razie możemy tutaj bardzo łatwo to obalić. Możemy też po prostu poszukać różnych innych informacji wśród The Guardiana, Washington Post, Reutersa i sprawdzić, co oni pisali o Ukrainie przedtem, co pisali później. No i wtedy okaże się, że mamy do czynienia z wybieraniem wisienek. Kolejnym case'em do naszych analiz nad wybieraniem wisienki będą słowa Antoniego Albanisa, czyli premiera Australii, który powiedział, że Australia jest największym dostawcą pomocy militarnej, chociaż w tym nagłówku tego wcale nie ma wyszczególnionego, spoza państw NATO. No właśnie, zobaczmy, o co tu chodzi. Cóż, premier Albanis tak powiedział, i to jest zdanie prawdziwe. W tamtym momencie rzeczywiście Australia była największym dostawcą pomocy militarnej Ukrainie spośród państw spoza NATO. Tylko, no właśnie, co miało implikować to zdanie? Znaczy on to po prostu powiedział, tak? Ale to jest przesłanka do jakiego wniosku? Co chciał zasugerować? No tu możemy się spierać. Nie? Australia jest największym przyjacielem Ukrainy spośród państw spoza NATO. Albo Australia, nikt tyle nie poświęcił dla Ukrainy, co Australia, tak? No i tak dalej, i tak dalej. Musimy znać kontekst, żeby może bardziej uszczegółowić. Może na przykład uzasadniał Australijczykom, dlaczego budżet tyle w tym roku wyniósł i w tym sensie podaje taką informację. Informacja jest prawdziwa. Natomiast którąkolwiek z takich tez lub im podobnych sugeruje, no właśnie, mamy tutaj problem z wybieraniem wisienki. Dlatego, że spójrzcie na to. Zresztą, to nie jest moja robota, kto ktoś zrobił przede mną. Jeżeli porównamy inne państwa spoza NATO, jeżeli już premier Australii chce porównywać się z tymi państwami, ale nie ograniczymy się do tylko militarnej pomocy, ale także do finansowej, do środków pomocy humanitarnej, to wtedy okaże się, że Australia spada i to znacznie za Szwecję, za Japonię i to nawet za Austrię. Dla jasności, Austria i Australia to nie to samo. You're Australian? Yeah. From Austria? From Australia. Oh, you're Australian from Australia? Yeah. Austria isn't the same thing as Australia. No, I know Austria is a different country, but those people are also called Australians. They're Austrians. Australians, yes. Australians, yes. All right. No dobrze, dobrze, bardzo śmieszne. Ale wiecie, co jest jeszcze nie tak z wypowiedzią pana Albanese? Możemy także porównać tę pomoc, to znaczy tę ilość pomocy, którą Australia udzieliła Ukrainie,
popatrzeć na stosunek tej pomocy w rozwój gospodarczy danego kraju i wtedy zbudować porównanie krajów spoza NATO. Ciekawe, czemu spoza NATO. I wtedy zobaczyć, ile tak naprawdę pomoc dla nich znaczyła. Nie? No wiecie, takie przypowieści o wdowim groszu i tak dalej. Nie? Być może da nam to większy obraz, jak bardzo ta pomoc jest dla nich ważna, czy ile ich kosztowała. I wtedy okaże się, że Australia spada znacznie, znacznie niżej za czołówkę i ląduje koło takich krajów jak Cypr czy Malta. Oczywiście każda pomoc jest ważna i potrzebna, także bardzo za nią też dziękujemy. Tylko widzicie, że w tej wypowiedzi premiera Albanese jest właśnie wybieranie wisienek. Nie podaje akurat tę daną, a nie inne, chociaż inne przemawiają troszkę na niekorzyść tezy, że ta Australia jest takim wielkim pomocnikiem Ukrainy przeciwko Rosji. No dobrze, no to pozostaje pytanie. Jak mamy żyć? Jak żyć w związku z tym, że wiecie o tym, że jest coś takiego jak wybieranie wisienek i teraz za każdym razem, kiedy będziecie natrafiać na jakieś dane, a przecież dane podaje się zwykle w jakichś takich celach perswazyjnych, chyba że jest to jakaś taka czysta informacja, ale to nie będę wchodził. Czyli podaje się jakieś dane, żeby was do czegoś przekonać, tak? Czyli żeby uzasadnić albo wprost jakiś wniosek, albo zasugerować przynajmniej, tak? Więc macie teraz sprawdzać te informacje i potem sprawdzać kolejne informacje, czy czasem to nie jest informacja wyrwana z kontekstu, a inne źródła, a większy obraz i tak dalej. Mam dla was raczej takie praktyczne wyjście z tego problemu, a mianowicie trzy pytania, które sobie trzeba zadać, kiedy będziecie natrafiać na dane w jakiejś, no najczęściej w dyskusji, nie? Być może kiedy ktoś wyciągnie jakieś dane, albo kiedy będziecie oglądać jakiś reportaż, patrzeć na jakiś wykres, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś się będzie na takie dane powoływał, no bo wtedy mamy wprost do czynienia z argumentacją. A zatem po pierwsze trzeba zapytać o źródło, trzeba zapytać o większy obraz. Można zadać to pytanie w ten sposób. Jakich informacji brakuje? Pamiętacie, zrobiliśmy to kilka razy w tych przykładach w poprzednim materiale i teraz, nie? To znaczy, w Nowym Jorku pada śnieg, a zatem globalne ocieplenie dość ściema. No to zastanówmy się, jakich informacji może brakować? Co jeszcze trzeba by sprawdzić, żeby wyciągnąć taki wniosek? Albo mamy tę wypowiedź, nie wiem, niech to będzie wypowiedź Tuska o TVP, nie? No dobrze, okej, okay, on to powiedział, ale co powiedział przed, co powiedział po, nie? Czyli sprawdzamy źródło i zastanawiamy się, jakich informacji może brakować, nie? W przypadku, jeżeli wyciągamy wnioski o globalnym ociepleniu, no to jakie inne są informacje o globalnym ociepleniu? Jeżeli mamy informacje o tym, jak wygląda sytuacja na granicy, no to jakie są inne ujęcia, nie? Albo inni ludzie, którzy przygotowali reportaże, jakie są inne. Nie? Więc pytanie numer jeden, jakich informacji może brakować? Jaki jest szerszy obraz niż tylko ten, który mamy na podstawie tej jednej informacji? Drugie pytanie, oczywiste, kiedy te informacje zostały zebrane? Wszyscy wiemy, że nie tylko w polityce, ale też w nauce informacje potrafią się dość szybko zdezaktualizować, więc okej, trzeba popatrzeć, kiedy ta informacja była podana, czy czasem nie jest już nieaktualna. Jest jeszcze trzecie pytanie, w jakiej formie są dane zaprezentowane? I tutaj kłaniają się nie tylko wykresy, to czy są poobcinane, czy są właśnie przekłamane słupki i tak dalej, ale także chodzi o choćby w materiałach wideo, przecież tam wszystko ma znaczenie, jakie wrażenie zrobi na odbiorcę, no tak jak ten słynny przykład. Więc kiedy w dyskusji ktoś wyjeżdża wam z jakimiś danymi, to możecie zadać te pytania i w ten sposób zabezpieczyć się przed wybieraniem wisienki, a jednocześnie nie wpadać w krąg, niekończący się krąg wiecznej weryfikacji i weryfikacji źródeł i tak dalej, i tak dalej. Więc poznaliście definicję, strukturę, przykłady oraz pewne pytania krytyczne co do wybierania wisienek. Zobaczmy, jak wam pójdzie teraz z tym przykładem. Widzicie przed sobą wykres laureatów konkursu NCBIR i ci laureaci są podzieleni tutaj ze względu na płeć. Z jednej strony mężczyźni, z drugiej strony kobiety.
spójrzcie na to krytycznie. Co jest nie tak z tym wykresem? Dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnej Logice Codziennej.